Moje dzieciństwo powróciło. Widziałem całe szczawno, przez które płynął szczawnik dzielący je na dwie części. Ożyła gospoda pod koroną, sąsiadujący z nią dworek elizejski, hala zdrojowa i jej studniarze. Szwajcarska chatka i jej ajentka, którą sprowadził tam książę. Powrócił wspaniały zamek książ, jego mieszkańcy i cudowna okolica. I przede wszystkim główna ulica wsi. Teraz zrozumiałem, gdzie ukończyłem prawdziwą naukę. Stare, na nowo odkryte bogactwo przetrwało całe życie i jeszcze do dziś nie zostało wyczerpane. My świętujemy w tym roku, w 2021, 800-lecie powstania miasta. Ale to nie jest powstanie miasta 1221, tylko pierwsza wzmianka. A skoro wymieniona została ta nazwa jako odniesienie, jako punkt geograficzny, to znaczy, że wieś była już stara i dobrze znana. My, Henryk, z Bożej łaski Książę Śląska, pragniemy, aby było wiadomo ludziom obecnych czasów i przyszłych, iż Mendoldowi daliśmy wieś, która się nazywa Budzów. Pragniemy, aby pomieniona wieś korzystała z tegoż prawa i miała te same obowiązki świadczeń, jakie przysługują wsiom uprzywilejowanym koło Salzborn. Działo się w Niemczy 1221 roku. Wieś Salzbrunn-Szczawno od początku swojego istnienia była wsią służebną zamku książ, wtedy jeszcze znanego jako Fürstenberg, Fürstenstein, czyli Książęca Skała, zamku wybudowanego tutaj na cyplu skalnym nieopodal przez księcia Bolka I Surowego, księcia Piastowskiego, który był założycielem linii świdnicko-jaworskiej, tej królewskiej dynastii, która władała na Książu przez 100 lat. Oczywiste są związki Szczawna z książem, ponieważ w 1509 roku Konrad von Hochberg, czy też von Hoberg, bo różnie pisano to nazwisko, zamienił, można powiedzieć, swoje majątki czy dobra w okolicach Jeleniej Góry na dobra książkie. Stał się panem książa i 30 kilku okolicznych wsi, w tym także Szczawna. Mija już 5. rok, mężu wspaniały, odkąd wezwany na konsylium po raz pierwszy przybyłem do twojego zamku, prastarej i sławnej siedziby niegdysiejszych książąt do Fürstenstein z powodu trudnego do wyleczenia przewlekłego owrzodzenia żylnego pod udzi. Kaspar Schwenkfeld, związany ze Szczawnem, urodził się w Gryfowie Śląskim i, krótko mówiąc, był lekarzem po studiach w Bazylei. Kiedy kierowałem wycinaniem żył, podczas innych rozmów, wasza wielmożność poczynił wzmiankę o wiosce nazywanej Salzbrunn. Badając pochodzenie nazwy, zrozumiałem, że swoją nazwę wzięła ona od słonego źródła, które tam bije. Po skosztowaniu wody, która przynoszona waszej wielmożności wyleczyła go, fakt ten się potwierdził. Po dokładniejszym rozpoznaniu pochodzenia źródła stwierdziłem, że owa woda nie jest zwykła, lecz zawiera minerały oraz wosk. Najstarszym źródłem, jakie jest znane, to jest źródło, które dzisiaj nazywamy Mieszkiem. Woda mineralna Mieszko nazywało się Oberbrunnen, nazywało się źródłem głównym. Było ono znane już w średniowieczu, o czym świadczą wykopaliska. Zaczęto coraz bardziej zdawać sobie sprawę z leczniczych właściwości wód w całej Europie, także i na Śląsku. W związku z tym to lecznictwo wodami mineralnymi od XVI wieku stawało się coraz bardziej popularne. Tameczni obywatele ten zdrój zawsze od napoju i do ważenia używają i przy nim w zdrowiu zostają. Na zatkanie małych kanałków, kwasy pierwszych mętów, hipochondrią, kacheksją, na zatrzymanie miesięcznego odchodzenia, hemoroidy jest bardzo służący. Na odsypanie skóry wiele bywa zażywany. Tu przyjeżdżali ludzie, można powiedzieć, indywidualnie, ponieważ dowiadywali się z różnych źródeł o skuteczności tych wód. Dowiadywali się albo z
publikacji, które coraz częściej od XVI wieku zaczęły się pojawiać, publikacji, w których informowano o źródłach mineralnych na Śląsku i ich działaniu, a także przekazywano sobie informacje z ust do ust. Ci, którzy przyjeżdżali do Szczawna, mogli skorzystać z jedynie gościnności tkaczy. Takie ubogie chaty tkackie. Ubogie, ale jednak dla tych gości kuracyjnych, niewielu, ale jednak, były one z wielką starannością przygotowywane. Można było też zatrzymać się u młynarza. Można było zatrzymać się w miejscowej szkole. Budynki są zazwyczaj wyniesione na dwa piętra, z których niższe nawet bywa niekiedy złożone z drzewa kwadrowanego, narzucane gliną i po wierzchu wybielone, tak iż się budowa zdaje być murowaną. Dachy są słomiane albo pokryte gontami, rzadko zaś dachówką. Najstarszym budynkiem w Szczawnie-Zdroju jest budynek przy ulicy Sienkiewicza 44. Jest to zabudowa szachowcowa i z tego, co podają źródła, była to siedziba sołtysa. Za początek, oficjalny początek uzdrowiska Szczawna-Zdrój uważa się rok 1815. Ale niektórzy pewnie uważają rok 1812, czyli rok, w którym latem na kurację przyjechała tutaj pani Ebers z Wrocławia, żona lekarza wrocławskiego. To, co nie dokonało się staraniem poszczególnych ludzi, dokonało się dzięki miłości i trosce lekarza o swoją poważnie chorą żonę. Tym lekarzem był dr Ebers, a jego żona była pierwszym gościem zdrojowym albo, jak mawiają mieszkańcy Szczawna, pierwszą źródlaną damą. Wyzdrowiała. Nie wiem, czy było to uzdrowienie cudowne, czy rzeczywiście woda podziałała, ale na pewno można powiedzieć, że później te informacje o skutkach leczenia szczawińskiego ukazały się drukiem i na pewno przyczyniły się, czy mogły się przyczynić do popularyzacji uzdrowiska. Właściciel miejscowości, Hans Heinrich VI, hrabia von Hofberg, zatrudnił Samuela Zemplina jako lekarza i organizatora uzdrowiska. To był bardzo przedsiębiorczy człowiek, bardzo taki dbający nie tylko o rozwój Szczawna, ale też i o własne interesy. Za pomocą własnej inwencji, zdolności takich marketingowych, moglibyśmy dzisiaj powiedzieć, to rzeczywiście to bardzo szybko ruszyło. Szczawno położone jest w okręgu wałbrzyskim w odległości 23 mil od Świdnicy, 95 mil od Wrocławia. Liczba mieszkańców opiewa na 1723 osoby. Na początek oczywiście zaczęto od budowy podstawowych obiektów. W 1819 roku zbudowano tutaj, w tym miejscu, gdzie jesteśmy, murowaną budowlę, w której znalazło się źródło wody mineralnej, to górne źródło. Zaczęto tworzyć oczywiście także promenadę. Tą pijalnię wód, która jest na dzisiejszym herbie, to taka pijalnia powstała w roku 1819 z inicjatywy Samuela Augusta Zemplina. Źródło Salzbrunnen jest obudowane w sposób najbardziej nowoczesny i funkcjonalny. 11 ośmiołokciowych kolumn wznosi się wokół hali mającej 42 łokcie w obwodzie, mieszcząc wielu pijących. W pijalni nabierało się wodę do kubków porcelanowych na przykład. I z tą wodą się spacerowało. Jeśli była ładna pogoda, to spacerowało się po parku. Natomiast właśnie, jeśli była pogoda brzydka, jeśli padało, wiało, to wtedy wykorzystywało się halę spacerową. Hala spacerowa służyła kuracjuszom, którzy mieli przepisaną kurację pitną. Kuracja zaczyna się od 4 półszklanek, a potem we 3 do 4 dni postępuje się zwolna do kilku całych szklanek na dzień. Rzadko kiedy jest potrzeba spełnienia więcej nad 8 szklanek wody. Zemplin zaczął pracować na początku XIX wieku i zajął się nie tylko
upiększaniem Szczawna, przecież za nami jest zaraz tutaj pokazana piękna wieża Anny, ale również i oparka, bo wiedział, że pijąc wodę należy spacerować, a najlepiej spacerować jest wśród drzew. W uzdrowisku są dwa parki, jeden nieduży, szwedzki, i drugi park, ten uzdrowiskowy, zdrojowy, właściwy, o powierzchni mniej więcej 150 hektarów, który rozpoczyna się, można powiedzieć, tu, gdzie jesteśmy, czyli od tej promenady stworzonej w czasach Cemplina, a wiedzie czy wiódł aż do wzgórza Giedymina. Samuel August Cemplin miał dowolność w tym, żeby takie założenia tutaj tworzyć. I w roku 1830 sprowadził tutaj z Legnicy ogrodników, którzy zadbali o to, żeby te założenia były służące kuracjuszom. Z tym, że te parki powstały z dawnego drzewostanu. Jest tu dużo rodzimych drzew, ale później jeszcze dosadzano. Kupowano okazy drzew przeróżne od firm, które sprowadzały z całego świata. I my tutaj mamy tak dużo takich osobliwości i w jednym, i w drugim parku. Przedziwnie wyglądają olsze strzępoliste i mają tak piękne strzępoliste te swoje listeczki, że to jest po prostu nie do oderwania wzroku od nich. Są przepiękne. I tutaj jak budowano ten park, który nazywano starym, to przede wszystkim bardzo już są stare tulipanowce amerykańskie. I tutaj jeśli ktoś podejdzie do takiego pięknego pawilonu, jakim jest Legenda, może zobaczyć całe wzgórze pokryte drzewkami róż. Zaraz koło nich, jakieś 20 metrów idąc wzdłuż magnolii, bo są magnolie w tym miejscu również, spotyka się długą aleję różaneczników. Jest to niezwykłe. I one też sprowadzone są nie ostatnio. One są tak potężne, że na pewno już mają ponad 150 lat. I prowadzą do parku na górę, która się nazywa wzgórzem Giedymina. Już od kilku sezonów zajmuje mnie myśl, by na tym wzgórzu wybudować basztę, z której można byłoby oglądać panoramiczny krajobraz, z pewnością jeden z najpiękniejszych na Śląsku. Jednocześnie byłaby owa wieża punktem jednoczącym Szczawno, Stary Zdrój, Wałbrzych. Już na początku lat 20. XIX wieku wspomniany wcześniej Cemplin zaczął tam tworzyć, budować obiekt, który stał się celem kuracjuszy. Początkowo był to niewielki obiekt, w którym podawano herbatę, kawę, a z czasem, w ciągu kilkudziesięciu lat, to miejsce bardzo się rozbudowało, rozrosło. Obiekty uzdrowiskowe, a później powstające wille, powstające pensjonaty, musiały się trzymać pewnych standardów. Musiały być wyposażone w lodzie, musiały mieć zieleń dookoła, bo inaczej komisja uzdrowiskowa nie zaakceptowałaby takich planów. Obecnie szacuje się, że do dyspozycji gości jest 180 dobrze wyposażonych pokojów. Urządzenie pokojów jest całkiem dobre, rzadko już brakuje sof, a w dużej ilości lokali są do dyspozycji biurka. Pierzyny znaleźć można w nielicznych domach, jednakże często też ich brakuje w innych śląskich uzdrowiskach. Park Szwedzki, który jest drugim parkiem w Szczawnie Zdroju, rzeczywiście jest kapitalny. I tam ogląda się tak przeróżne drzewa,
że ogarnia nas zdumienie. Zdumienie przy tym pierwszym, który każdy podziwiał. Jest to cypryśnik błotny. On ma korzenie, które sobie sam stworzył, bo w błocie mu źle oddychać. Pneumatofory, czyli korzenie powietrzne. I ten cypryśnik jest spokrewniony z cyprysami i jest nad stawem, czyli po prostu korzenie są w tym bagnie. I tuż zaraz przy nim to jest znowu rarytas, miłożą dwuklapowy. I on jeszcze w erze mezozoicznej istniał. I dalej jest krzew przeuroczy, halezja karolińska. Ona kwitnie w maju i na początku czerwca. Idąc dalej mamy grujecznik japoński, kasztany jadalne, limby, katalpy, choina kanadyjska. No i ta aleja, która prowadzi aż do dworzyska. Najwięcej odwiedzanym przez chorych miejscem jest obszerny dom szwajcarski, a w nim wybornie utrzymane krowy takiejże rasy, dostarczające gościom mleka tak wyśmienitego i pożywnego, iż zaprawdę odpić się nie można. Spacer ów ten ma jeszcze korzyść nad innymi, że droga do niego prowadzi płaska i równa, więc nie męcząca wcale. Idahof, czyli dwór Idy, wzniesiony w 1845 roku z inicjatywy Hansa Heinricha X z Książa. Wzniesiony dla celów oczywiście uzdrowiskowych, a nazwany dworem Idy na pamiątkę żony Hansa Heinricha X, świętej pamięci wtedy żony, z domu von Kleist, która zasłużyła się dla ludności miejscowej, okolicznej, działalnością charytatywną. Ta architektura, która promieniowała z serca uzdrowiska, była właśnie w większości przypadków rustykalna, nawiązująca do krajobrazu, konweniująca z nim, nie będąca inwazyjną. Przy tych obiektach budowano także zagrody, w których hodowano zwierzęta. Hodowano kozy, owce, krowy i wykorzystywano mleko tych zwierząt do celów kuracyjnych. Chorzy na piersi wodę piją pospolicie raczej z kozim mlekiem niż z kozią serwatką, co przeciwnie robią ci, których się choroby dolnego brzucha dotyczą. Lecz jeżeli się woda bez domieszki mleka lub serwatki pije, należy ją pić zwolna, aby kwasu węglikowego tem więcej ulatywało, którego najwięcej chorzy znosić nie mogą. Z przymieszaniem mleka daje się już prędzej pić. W szanującym się uzdrowisku w całej Europie budowano, oddawano do użytku kuracjuszy kursal, tak zwany kursal. Czym był kursal w uzdrowisku? Pełnił kilka funkcji. Generalnie można powiedzieć, że pełnił funkcje z jednej strony gastronomiczne, bo była w nim jakaś restauracja na ogół, a z drugiej strony funkcje noclegowe, bo wynajmowano gdzieś na piętrze pokoje gościnne. Henryk Wieniawski, który bierze tu wody, dał 16 sierpnia koncert w Kursalu i zrobił furorę. To jeden z najgodniejszych przedstawicieli szkoły francuskiej. Ujął wszystkich skromnością tak rzadką w artystach, a która tym więcej dowodzi o jego rzeczywistej wartości jako człowieka i artysty. Henryk Wieniawski leczył się tutaj. Od najmłodszych lat był osobą schorowaną, miał astmę, miał też skołatane nerwy. Po raz pierwszy był w roku 1855, po raz drugi dwa lata później i między innymi koncertował właśnie w 1857 roku. Występ w Szczawnie Zdroju był związany między innymi z ideą budowy kościoła czy kaplicy katolickiej w uzdrowisku, która rzeczywiście została wzniesiona, a po której, znowu niestety muszę powiedzieć, śladu nie ma. Polacy robili zbiórki pieniędzy na ten cel, ale też przekazywali rzeczy, które później były w wyposażeniu tej kaplicy. Jednym z takich bardzo cennych darów jest kielich mszalny z wygrawerowanym napisem Ofiara Polaków 1862. Polaków, jak u wszystkich wód, bawiło tu najwięcej. Dzielili się na różne koterie, stosownie kto z jakiej prowincji przybywał. A nade wszystko, ile jeden od drugiego miał morgów ziemi.
Szczawno leżało najbliżej Wielkopolski. Najbliżej było Polakom do Szczawna na leczenie. Poza tym Szczawno w latach 40., kiedy tutaj najwięcej Polaków przebywało, 50., 60. XIX wieku, było modne. Spośród wielu Polaków, którzy przybywali, czy bywali, czy byli, czy leczyli się w uzdrowisku w XIX wieku, można wspomnieć generała Józefa Łączyńskiego. Jego pomnik znajduje się w części dawnego Szczawna, teraz to jest Szczawienko, kiedyś to było Szczawno Dolne, przy kościele świętej Anny. Jedynym miejscem pamięci narodowej w Szczawnie Zdroju, na którym rzeczywiście przelewała się krew Polaków, jest Czerwone Wzgórze, gdzie doszło 15 maja 1807 roku do potyczki pomiędzy wojskami koalicji napoleońskiej a Prusakami. Przypadkowo znaleźli się tam Polacy, dlatego że była grupa Polaków, ułanów, którzy zostali oddelegowani, wysłani z południa Włoch do terenu dzisiejszej Polski. Wówczas rozległa się pieśń, która później została hymnem Polski. Wdowa po generale Dąbrowskim przebywała tutaj w Szczawnie. Mieszkała w budynku, w którym dzisiaj jest dom seniora Willa Kosmowski. Dąbrowska miała na tyle odwagi, że w księdze meldunkowej zapisała Winna Góra Polska. Nie mieli takiej odwagi inni Polacy, którzy pisali Prusy, Rosja. A Dąbrowska nie uznała Winnej Góry jako zaboru pruskiego, tylko napisała, że pochodzi z Polski. I przyjeżdżało tutaj też wielu Polaków znanych, chociażby z działalności konspiracyjnej. To było ich miejscem, gdzie mogli się spotkać z dala od oczu szpiegów. Znaleźli sobie miejsce tutaj w Szczawnie, które było już zupełnie oddalone od centrum uzdrowiskowego, czyli Ida Dwór. Codziennie przybywa teraz 100 kuracjuszy. Polaków stosunkowo mało. Na palcach policzyć można braci z Galicji i Królestwa, gdzie, jak słyszałem od pewnego warszawiaka, agitacja przeciw wodom śląskim bardzo wielka. W momencie, kiedy do uzdrowiska lub do jego najbliższych okolic doprowadzano linię kolejową, natychmiast wzrastała liczba kuracjuszy, natychmiast rosła frekwencja. W 1843 roku oddano do użytku linię kolejową do Świebodzic, czyli niedaleko. I już wtedy ze Świebodzic tylko można było przyjechać do Szczawna na kurację. W 1878 roku powstał nowoczesny dworzec i kuracjusze już wtedy naprawdę zaczęli napływać ogromnymi falami. Praktycznie wszystkie budynki to były pensjonaty, rodzinne przeważnie, ale także nieliczne chaty chłopskie z tym szachulcowym zdobieniem, które przetrwały. Również wynajmowali ich właściciele pokoje, kwatery przyjeżdżającym do Salzbronn turystom. W drugiej połowie miesiąca kwietnia pojawiali się służący i pokojówki. Rozpoczynały się wielkie porządki. Kiedy nie padało, wynoszono przed dom materace, a wkrótce potem pośród żartów i śmiechu śmigały nad nimi trzepaczki w rękach pokojówek i służących. W drugiej połowie XIX wieku oczywiście było bardzo, bardzo dużo miejsc w Szczawnie, w których można było się zatrzymać. Oczywiście do najciekawszych, do najdroższych, najbardziej ekskluzywnych należał hotel Kurhaus, ten wspomniany Kursaal wcześniej, a oprócz tego wiele innych, na przykład hotel Zum Schwert. I on tutaj oczywiście oferował nie tylko miejsca noclegowe, ale także doskonałą kuchnię, czy obiad w cenie 1,5 marki. Także oczywiście bardzo dobre piwa. To był dwór pocztowy bardzo popularny. Zaraz obok niego to był dwór pod Słońcem. To był pierwszy w Szczawnie
pensjonat należący do wolnomularzy. Jest też dwór hamburski, chętnie też odwiedzany. Haus Hohenzollern, czyli dom Hohenzollernów, to jest dzisiejsza Azalia. Mój dom rodzinny żył na dwa sposoby, które tak bardzo różniły się od siebie, jak pełnia i pustka, ciepło i zimno, hałas i cisza, życie i śmierć. Mam tu na myśli tylko budynek, gospodę pod pruską koroną, która jedynie w lecie była otwarta dla gości, a w zimie pozostawała zamknięta. Życie rodzinne w lecie zamierało, a poza sezonem kwitło. Szczawno ma Gerharda Hauptmana. On się tutaj urodził. Jego rodzice prowadzili hotel Koronę Pruską. W Szczawnie mieszkała też rodzina Gerharda Hauptmana, ale ze strony matki. Mianowicie obok, w budynku, gdzie dzisiaj jest CIS, sanatorium, mieszkał Ferdinand Strehler, który był inspektorem zdrojowym, czyli postacią bardzo znaną. Miał bezpośredni, osobisty kontakt z panami na Książu. Takie coś naprawdę było odbierane jako coś poważnego i znaczącego. Mój dziadek, jak mawiano, był inspektorem zdrojowym, czy też inspektorem uzdrowiska. Oznaczało to, że był suwerennym panem kurortu ze wszystkimi jego obiektami. Kiedy mówił, wciąż powtarzał: książę to, książę tamto. Miał tu na myśli człowieka, do którego należało całe uzdrowisko i którego był urzędnikiem i pełnomocnikiem. Książę był chyba w ogóle najczęściej używanym rzeczownikiem w całym Szczawnie. Belle Époque to oczywiście koniec XIX wieku, przełom XIX-XX wieku. I można również Szczawno Zdrój umiejscowić w tym czasie, mówiąc o tym, że znajduje się tutaj mnóstwo wspaniałych obiektów uzdrowiskowych, z których wiele właśnie powstało na przełomie XIX i XX wieku, a więc w czasach, kiedy za rządów, za panowania w Książu i na tych terenach Hansa Heinricha XI i jego syna Hansa Heinricha XV dokonywano tutaj rozbudowy, modernizacji. No, siedzimy w budynku, który powstał w końcu XIX wieku, w pijalni wód mineralnych Górnego Źródła. Obok znajduje się piękna, przepiękna moim zdaniem hala spacerowa, także z 90. lat XIX wieku. Naprzeciwko niewielki obiekt architektury uzdrowiskowej, muszla koncertowa, no ale bez tego obiektu prawdziwe uzdrowisko nie funkcjonowało. Jedną z ważniejszych inwestycji księcia, o ile nie najważniejszą, było zgromadzenie pod jednym dachem wszystkich ujęć, wszystkich źródeł, wybudowanie nowoczesnej pijalni. Powstała elektrownia, ale zanim oświetlono miejscowość, zanim doprowadzono elektryczność do obiektów kuracyjnych, no minęło trochę czasu. I na początku wieku wiele obiektów, które się reklamowało w prasie na przykład, podkreślało, jeśli był prąd, że jest elektryczność. Ogromnym, wspaniałym obiektem, który niestety nie dotrwał do naszych czasów, ale szczęśliwie się zachowało bardzo wiele jego zdjęć, były łazienki Luizy, nazwane tak na cześć królowej pruskiej. Wspaniały, secesyjny obiekt. Zastąpione w 1939 roku zupełnie nowym obiektem, zbudowanym w stylu nawiązującym do klasycystycznego, ze skromnym, ale jednak portykiem z kolumnami jońskimi od strony głównego wejścia. Popularna restauracja Legenda to miejsce, w którym używano wody młynarz do płukania gardła, tak zwana Gurgelhalle. Niewiele osób o tym wie, że dzisiaj miejsce niedzielnych obiadów, ulubione mieszkańców Szczawna, to miejsce, w którym właśnie w czasach Belle Époque, w czasach pań w kapeluszach i pruskich oficerów w mundurach szytych na miarę, było miejscem, gdzie odbywały się poszczególne zabiegi. Gdy jako czterolatek wsparty na łokciach wylegiwałem się w jednym z frontowych okien domu, moją uwagę przykuwała wyraźnie widoczna w klarownym powietrzu wspaniała góra – Chełmiec. Była to nie tylko granica mojego, lecz także całego świata.
Z cichą, lecz niezbitą pewnością zakładałem, że dotarłszy na jej szczyt, można wejść do nieba. W 1888 roku Hans Heinrich XI postanowił zagospodarować szczyt Helmca, Hochwald po niemiecku. I rzeczywiście zbudowano wtedy wieżę widokową, która miała naśladować jakąś taką wieżę średniowieczną, a przy tej wieży niżej restaurację. I było to jedno właśnie z miejsc, do którego chętnie udawali się kuracjusze szczawieńscy. Od początku niemal istnienia uzdrowiska funkcjonował budynek teatralny, początkowo skromny, niewielki, a w początkach 90. lat XIX wieku wzniesiono nowy obiekt, wspaniały. Neorokokowe wnętrze, odremontowane w ostatnich latach. Wnętrze, które od początku było teatrem imprezaryjnym, działającym tylko w sezonie, ale w którym serwowano zarówno repertuar lekki, przyjemny w postaci komedyjek i fars, ale także grała tam regularnie książęca orkiestra górnicza i uzdrowiskowa pod batutą Maxa Kadena, która w sezonie występowała również w muszli koncertowej. Ten budynek teatralny z zewnątrz taki skromny służy swoim celom pierwotnym do dzisiaj. Przechodząc obok niego, nie widać tego przepychu, który znajduje się w środku. Nie może zapomnieć o najbardziej chyba reprezentacyjnym budynku w Szczawnie, który dominuje nad całym miastem. Jest to sanatorium uzdrowiskowe Józefa Górskiego przy ulicy Kolejowej, wybudowane przez pana na książu, przez męża księżnej Daisy. Jest 11:00 i właśnie przyjechaliśmy ze Szczawna, gdzie zjedliśmy obiad w nowym hotelu. Doskonałe jedzenie. Hansowi i wszystkim innym podobały się meble i dekoracja, nad którymi, muszę podkreślić, osobiście czuwałam. Potem usiedliśmy na promenadzie i przysłuchiwaliśmy się orkiestrze. Niestety coraz bardziej powiększający się tłum gapiów zaczął za nami chodzić, więc wróciliśmy do domu. Grand Hotel już od lat 30. znany jako Schlesischer Hof, czyli Śląski Dwór, został wybudowany w latach 1909-1910 w stylu Ludwika XV. Wnętrza urządzone są w stylu Sheratona. Mówiło się wtedy, że to był najnowocześniejszy obiekt na Śląsku, tym pruskim. A niektórzy nawet twierdzili, że najnowocześniejszy hotel w całych Niemczech Wschodnich, bo właśnie był zelektryfikowany, był prąd elektryczny. Były już wtedy, 1910 rok, już wtedy były garaże dla automobilów. Można było się za pomocą dzwonków porozumieć ze służbą. Na parterze nie tylko była restauracja, bar, był zakład fryzjerski, były także gabinety zabiegowe. Winston Churchill był jednym z najbardziej znanych osób, które przyjeżdżały do tego obiektu, który się tutaj zatrzymał właśnie jako pierwszy lord admiralicji. Winston był spowinowacony z Hochbergami. Hochbergowie postanowili wybudować coś, co będzie masywne, ale zarazem też piękne i godne tego, żeby stać w uzdrowisku, które już zyskało w międzyczasie rangę światową. Było tutaj pole golfowe, które założył Jan Henryk XV w latach 20. i to też była wielka fanaberia, bo na terenie górskim nie powstają pola golfowe, ale Hans, jak mówiono Janie Henryku XV, miał gest i uwielbiał wydawać pieniądze. Czasami mówi się, że bieda konserwuje, a w czasach PRL-u Szczawno, jak wiele innych uzdrowisk, borykało się z problemami. To nieinwestowanie pozwoliło na przetrwanie takich elementów jak na przykład numerki na drzwiach, czy gałki, które mają motyw stokrotki, jeżeli dobrze się przyjrzymy. To są również
żyrandole we foyer. To są wielkopowierzchniowe lustra w dawnej sali balowej, dzisiaj jadalni lustrowiskowej. Modernizację ujęć wód mineralnych, to przebiegła ona rzeczywiście w taki masywny sposób i wynikało to z tego, że prawie wszystkie wypływy wód mineralnych pochodzą z brzegu potoku Szczawnik. Tak dużo wpływało ścieków do tej rzeki, że było to niemożliwością, żeby ona płynęła przy tych źródłach. I to zrobiono niesamowitą sprawę i to za też Daisy, najbardziej księżna z książa, właśnie tego ostatniego właściciela, tak bardzo na to zwracała uwagę, żeby tę rzekę odsunąć od źródeł. Szczawno pod względem sanitarnym dziś zgoła nic nie wart. Przez kolej, przez kopalnię węgla, przez mnóstwo fabryk otaczających, powietrze w nim zepsute. Ja tam już nikogo dziś nie wysyłam. W roku 1907 podjęto decyzję, żeby przesunąć potok o kilkadziesiąt metrów w kierunku wschodnim. Ten potok teraz znajduje się pod Aleją Cemplina, czyli pod tą alejką, która jest nad Muszką Koncertową. W roku 1908 a 1912 niemiecka firma Schirera z Ems wykonała szereg prac modernizacyjnych i poszukiwawczych, a to również oczyszczających ujęcia wody leczniczej. Ujęła te wody w dzwony, tak zwane dzwony z fosfo brązu, które uszczelniono iłem, obudowano cegą klinkierową i wyprowadzono wzniosy ponad powierzchnię terenu, gdzie samoczynnie ta woda wypływa na powierzchnię. Zasilane są te wody w dwóch obszarach, na wzgórzach Chełmca, który widzimy za nami, oraz na wzgórzach, które są tutaj zaraz przy ujęciach wód leśniczych Szczawna Zdroju. Przepływ wód leśniczych zasilających ujęcie Mieszko, ten przepływ określany jest na około 100 lat. Można zatem powiedzieć, że w czasach, gdy żyła księżna Daisy, te wody wpłynęły do środowiska skalnego, a teraz kuracjusze mogą z nich korzystać. Można powiedzieć, że Szczawno to jest miasto górnicze, dlatego że wydobywamy tutaj wody mineralne i podlega to prawu górniczemu. Jedno, jedyne przedsiębiorstwo uzdrowiskowe ma prawo do eksploatowania tych kopalin, czyli wód mineralnych. Skutkiem zapewne owego żelaza i gazu czyniącego zawrót głowy wydaje się niejednemu kurgastowi, że jest piękniejszym, aniżeli był kiedykolwiek, mędrszym, bogatszym, większym panem, wyższym i jaśnie oświeconym. Dwutlenek węgla z okresu trzeciorzędu migruje w drugą stronę, czyli do powierzchni, nasycając przepływające w szczelinach skalnych wody. W przypadku wody Marta mamy tutaj jeszcze szczególną sytuację. Występuje anomalia geologiczna, z której oprócz dwutlenku węgla woda ta nasycana jest również radonem. Jako pierwsze odkryte źródło szczawnieńskie uznajemy ujęcie Mieszko, o którym pierwsze informacje pojawiły się w pierwszej połowie XIII wieku. Drugie w kolejności było źródło Młynarz w 1790 roku odkryte. Później było źródło Dąbrówka, które było przy przebudowie Korony Piastowskiej odkryte w 1835 roku. No i źródło Marta, które było odkryte w 1904 roku. Źródło było zimą jednym z odwiecznych tematów przy rodzinnym stole. W okręgu, którego promień mógł wynosić najwyżej 100 metrów, biły słone wody leczniczych źródeł Szczawna. Trzecie źródło należało, istny cud, do nas. Szczawno nie doznało jakichś znaczących uszczerbków podczas wojny, ani też i okręg wałbrzyski, jakie zostały oszczędzone przez działania wojenne. Szczawno zostało przejęte przez polską administrację 20 czerwca 1945 roku. I przez rok funkcjonowała tutaj nazwa Solice. Właściwie uzdrowisko zaczęło po wojnie funkcjonować powolutku już jesienią 1945 roku. Tak jeszcze nie mrawo, ale powołano do życia wtedy uzdrowisko, państwowe uzdrowisko Solice Zdrój, bo tak nazwano
tuż po wojnie miejscowość, no ale zmieniono na Szczawno ze względu na Szczawy bardziej, a nie na Solankę przecież, bo tu Solanki nie ma. Przyjechali ludzie z różnych części, no, przeważnie byli to ekspatriowani ze wschodu. Ale także w latach późniejszych przyjechali górnicy z Francji i Belgii, więc tutaj się wytworzył taki tygiel, że należało jakoś połączyć tych ludzi w jakiejś wspólnej idei, żeby jakieś współżycie układało się harmonijnie. Więc to było wyzwanie. I temu wyzwaniu sprostali ci, którzy byli pionierami życia kulturalnego na tych terenach. Marzę o tym, żeby za 100 lat jak najwięcej z tej zabytkowej substancji, która przecież jest znakiem czasów, cała kultura uzdrowiskowa, kultura badu, to jest już troszeczkę melodia przyszłości. To jest troszeczkę życie w świecie, który się kończy i to od nas zależy, co my przekażemy przyszłym pokoleniom. Oby Szczawno zachowało taki charakter uzdrowiska, żeby było spokojne, żeby było przyjazne kuracjuszom, żeby było przyjazne odwiedzającym, żeby tchnęło tą historią, żeby ta historia była wydobywana na każdym kroku, żeby pamiętano nie tylko o tym, że jest uzdrowiskiem książęcym, ale że jest wsią książęcą, że tutaj kiedyś byli Polacy. Teraz widzę znaczący postęp. Jest na pewno dużo lepiej niż było, ale czy do ideału na pewno jeszcze trochę brakuje. Godna pieśni jest sielska nimfa Salzbrunn ze złotych błoni książańskiego zamku, co z dwiema siostrzanymi najadami unosi stopy swe w radosnym korowodzie. Dokoła zdrojów ozdrowieńczych wiosenną wonną noc, a śpiącą wioskę wezwie kur do pracy swej codziennej.